Witam na kanale Instytutu Analiz Środowiskowych. W przypadającym dziś dniu wspomnienia Świętego Mikołaja, jak na taki dzień przystało, przedstawiamy tylko dobre informacje. Jak może pamiętacie, około 2 miesiące temu na kilku profilach internetowych, których wspólną cechą jest stosowanie w nazwie skrótu LPM, ogłoszono triumfalnie zwycięstwo nad naszą fundacją. Informowaliśmy już, że nie jest to żaden sukces, tylko raczej efekt pomyłki. Ale mówiąc od początku, w styczniu tego roku opublikowaliśmy wpis, który informował m.in., że niejaki Rafał G. i kilka innych osób pozostaje pod zarzutami w postępowaniu karnym, które toczy się w jednej z prokuratur okręgowych. Wpis ten stał się przedmiotem pozwu Fundacji LPM przeciwko Instytutowi Analiz Środowiskowych. Ta sprawa cały czas jest w toku, zatem z powodów taktyki procesowej nie będziemy publicznie przedstawiać naszej kontrargumentacji wobec treści pozwu LPM. Na to przyjdzie jeszcze czas. To, co jest istotne w tej chwili, to że pozywający wystąpił wobec nas z wnioskiem o zabezpieczenie pozwu. Wniosek dotyczył zarówno zabezpieczenia finansowego, jak i opublikowania informacji o toczącej się sprawie w treści naszego wpisu na naszym koncie facebookowym. Roszczenie finansowe zostało przez sąd od razu odrzucone, ale dopisanie informacji do naszego wpisu się ostało. Problem polega na tym, że uzasadnienie tego rozstrzygnięcia nie trafiło do nas, tylko z powodu omyłki sądowej trafiło do pełnomocnika LPM-u, który wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności roszczenia. I to właśnie to zdarzenie zostało odtrąbione jako wielki sukces. Żenujące, prawda? W każdym bądź razie sprawa została już przez nas wyprostowana i orzeczeniem sądu w Częstochowie roszczenie zostało umorzone. W dodatku Fundacja LPM musi nam zwrócić 730 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. I to jest rzeczywista wygrana. Wygrana jaś nad Fundacją LPM. Nie mam żadnych wątpliwości, że tym razem na profilach z LPM w nazwie, ani na profilu o danych tożsamych z osobą poszukiwaną listem gończym nie będą się chwalić tym rozstrzygnięciem. Bo tak się dziwnie składa, że środowiska antyłowieckie chwalą się tylko korzystnymi rozstrzygnięciami, a gdy coś idzie nie po ich myśli, to twierdzą, że sądami rządzą ich przeciwnicy i uciekają przed sprawiedliwością, gdzie pieprz rośnie. Chociaż nie. W Norwegii pieprz nie rośnie. W tej sytuacji proszę o udostępnienie tego filmu. Być może dotrze on także do osób, które mogą być narażone na niekorzystne rozporządzenie swoim majątkiem przez profile, na których jedyną prawdziwą informacją jest numer konta. Miło nam będzie także, gdy dasz nam kciuka w górę, zasubskrybujesz kanał, klikniesz dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i dodasz komentarz. To ważne. Bo algorytmy YouTube'a lubią komentarze i poprawiają nam wtedy zasięgi. W omawianej sprawie można nas też wesprzeć przez zrzutkę widoczną na ekranie. Plotka głosi, że każda złotówka powoduje słyszalny w całej Norwegii płacz i zgrzytanie zębów. Instytut Analiz Środowiskowych nadal trwa i robi swoje.